Dziękuję za zaproszenie na uroczystość 94. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Nie mogąc osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu, pragnę zapewnić, że jestem z Państwem sercem i myślami. 10 lutego 1920 roku generał Józef Haller stanął nad brzegiem Zatoki Puckiej i wypowiedział pamiętne słowa. Na znak ślubu Bałtyku z Rzeczpospolitą wrzucam jeden z pierścieni danych mi przez polską ludność w Gdańsku w nurt Bałtyku. Akt uwieczniony w słynnym obrazie Wojciecha Kossaka symbolizował powrót Polski nad morskie wybrzeże. Choć nasza linia brzegowa liczyła zaledwie 147 km, miała ona pierwszorzędne znaczenie dla odradzającego się państwa. Dostęp do morza stanowił swoiste okno na świat, dzięki któremu Polska mogła uczestniczyć w międzynarodowym handlu i tworzyć zręby swojej gospodarczej siły. Powrót naszego kraju nad Bałtyk nie byłby jednak możliwy, gdyby nie wytrwałość i upór pokoleń Polaków, mieszkańców Pomorza, którzy żyjąc przez półtora wieku pod obcym panowaniem, zdołali oprzeć się presji i nie ulegli w tym czasie wynarodowieniu. Ich wytrwałość i patriotyzm na zawsze pozostanie dla nas inspirującym przykładem. Bardzo dziękuję za organizację corocznych uroczystości w Pucku. Jestem przekonany, że podtrzymywanie pamięci o najważniejszych momentach polskiej historii to zadanie ważne i potrzebne. Cieszę się, że Państwa inicjatywa znacząco przyczynia się do utrwalenia naszego pięknego dziedzictwa, świadomości młodego pokolenia. Donald Tusk, prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. W imieniu przyszłych delegacji wojskowych inspektor następnie Akademia Marynarki Wojennej z Radzką Powięcią. Thank you.
Thank you.